będziemy gościć kandydatów, którzy będą zdawać na nasz kierunek. Witamy ich bardzo serdecznie, bardzo się cieszymy, że mimo panującej pandemii przyjechali z całej Polski i nie tylko, bo mamy kandydatów również z zagranicy. Mam nadzieję, że pobyt tutaj w Nysie będzie dla nich miły i dostaną się na wymarzone studia. Jeśli nie udałoby im się, mogą studiować również na innych kierunkach albo po prostu jeszcze spróbować raz, ponieważ mamy jeszcze dwa terminy egzaminów, czyli już od 28 sierpnia można składać dokumenty na drugi etap i egzamin odbędzie się 23 września, również od godziny 10. Dla tych, którzy się spóźnią, to jeszcze jest jedna możliwość w połowie października, dokładnie 16 października, również o 10 godzinie. Zapraszamy do Wydziału Jazzu. Mamy znakomitą kadrę wspaniałych jazzmenów, wspaniałych wirtuozów po prostu, instrumentów, również specjalistów od śpiewu. Wymienię kolegów, koleżanki, jeśli chodzi o śpiew. Mamy profesor Lewandowską, doktor Sendecką, doktora Wawrzynowicza, a jeśli chodzi o instrumenty, profesorów Jacka Mejre Niedzielę, Wojciecha Niedzielę, pana Karola Farfeckiego, również profesora i doktora habilitowanego Adama Buczka na perkusji oraz Piotra Milwiwa Barona, wykładowcy od saksofonu. I oczywiście zapraszamy wszystkich tych, którzy grają jazz, którzy kochają jazz, ale również tych, którzy chcą studiować pedagogiczną specjalność, edukację artystyczną osadzoną właśnie w jazzie. Absolwenci po naszym kierunku mogą profesjonalnie wykonywać muzykę jazzową, rozrywkową, mogą pracować w instytucjach kultury, takich jak teatry, domy kultury, szkoły muzyczne, mogą prowadzić swoją działalność, na przykład realizatorzy dźwięku w oparciu o swoje studia albo studia właśnie w różnych placówkach, czy teatrach, filharmoniach, domach kultury, mogą właśnie nagrywać, nagłaśniać, więc tej pracy jest naprawdę sporo. Oczywiście to wymaga już indywidualnego podejścia każdego z absolwentów. Życzyłbym wszystkim takiej współpracy z różnymi uczelniami, z różnymi instytucjami, jak mnie się tutaj po raz kolejny układa z tą uczelnią.